w Zespole Kształcenia Zawodowego odbył się trzeci młodzieżowy turniej motoryzacyjny o Puchar Starosty Tczewskiego. Uczestnikami zmagań byli uczniowie pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. To był już trzeci młodzieżowy turniej motoryzacyjny, który rozegrano w Zespole Kształcenia Zawodowego. Uczestnicy z Prabud, Nowego Dworu Gdańskiego, Gdańska, Kościerzyny i Tczewa walczyli o Puchar Starosty Tczewskiego. Nadrzędnym celem tej rywalizacji jest popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Test z wiedzy z przepisów ruchu drogowego, test z historii motoryzacji, polskiej motoryzacji. Jeśli chodzi o praktyczne konkurencje, no to jazda sprawnościowa samochodem, motorowerem, udzielanie pierwszej pomocy i obsługa codzienna pojazdu. Jak organizator ocenia podejście i zaangażowanie uczestników turnieju i czy udział w nim jest dla nich jakąś wartością? Myślę, że coś wynosi. Jest tutaj duch rywalizacji troszeczkę, no ale bardzo w spokojnej, fajnej atmosferze się tutaj u nas to odbywa. Młodzież podziela ten optymizm. Dosyć ciekawie to wygląda. Fajnie to takie, fajna zabawa. Rywalizujący ze spokojem podchodzili do poszczególnych konkurencji, choć przed niektórymi praktycznymi zadaniami lekko się stresowali. Bo jak oceniasz twój przejazd? Jak na pierwszy raz całkiem dobrze. Aut trochę nie wyczuł te pierwszy raz takim autem. Od dawna, bo dopiero na prawo jazdy jeździłem ostatnim razem takim punktem, także oprócz gdyby auto było moje, to też by całkiem inaczej poszło. Pokonującym plac manewrowy bacznie przyglądali się i oceniali przejazd młodych adeptów kierownicy, fachowcy. Kierowcy radzą sobie dość dobrze, chociaż w porównaniu do zeszłego roku, no muszę powiedzieć, że poziom jazdy jest troszeczkę niższy jednak. A z czego to może wynikać? Może to wynikać z tego na przykład, że kierowcy, młodzi kierowcy po prostu zbyt mało jeżdżą, szkolą się. I to wychodzi potem. No dokładnie, dokładnie to wychodzi. Jak to mówią, praktyka czyni mistrza, czyli im więcej czasu spędza się za kółkiem, tym lepiej się po prostu prowadzi pojazd. Rozumiem, że takie uwagi kierujecie do młodzieży, która miejmy nadzieję weźmie to pod rozwagę. Tak jest, na takich właśnie konkursach, przy takich szkoleniach staramy się wytłumaczyć młodym kierowcom, jak zachowywać się na drodze, co wziąć pod uwagę i na co uważać. Zmagania uczestników zostały nagrodzone. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, drugie uczniowie Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, a trzecie drużyna Zespołu Szkół Technicznych również z Tczewa.